powiem, jakby podzielę się z Państwem kilkoma uwagami, czy wrażeniami, myślami, no bo trudno mówić o jakichś głębszych przemyśleniach, tym bardziej, że rzeczy dzieją się bardzo szybko i właściwie ja bym powiedział, że jakby trudno jest w dalszym ciągu w tej chwili cokolwiek prorokować, jakby próbować jakby szkicować jakieś prawdopodobne rozwiązania. Ja bym powiedział tak, że jasne jest jedno, to, że jakby porządek czy sytuacja, polityka w Europie, z którą mieliśmy do czynienia przez ostatnie 30 lat, myślę, się skończyła i nie będzie powrotu już do tego, co było. Tym samym uważam, że oczywiście na pewno w różnych sytuacjach, które mogą nastąpić w Europie, w różnych miejscach mogą pojawić się ludzie, środowiska, które będą nawoływać do tego, żeby wrócić do jakichś form tego, co było, szczególnie jeżeli chodzi o relacje z Rosją, jakakolwiek ona będzie po tym wszystkim i ktokolwiek tam będzie. Ale mimo wszystko wydaje mi się, że jakby ten porządek polityczny, porządek bezpieczeństwa, a także w ogóle porządek polityczny, z którym mieliśmy do tej pory do czynienia w Europie, się skończył i że w istocie to jest prawda, że państwo i my wszyscy jesteśmy świadkami w tej chwili no, powstawania czegoś zupełnie innego. Pytanie jest tylko, co to będzie i jakie nowe uwarunkowania powstaną dla nas, dla Polski. Na pewno mamy do czynienia z bardzo dużą zmianą, jeżeli chodzi o politykę amerykańską. Jeżeli Państwo sobie przypomną, jakie były nastroje dotyczące polityki amerykańskiej w zeszłym roku, szczególnie w kontekście no, tego, co Amerykanie zrobili w Afganistanie i tego, jak się z Afganistanu wycofywali, co się stało w Bagram, co się stało później w Afganistanie, no to wyglądało to wszystko bardzo pesymistycznie. Można było wówczas przypuszczać, że mamy do czynienia z jakimś bardzo silnym wycofywaniem się Stanów Zjednoczonych z takiej polityki bezpieczeństwa, która była istotna z punktu widzenia szczególnie Europy. Na pewno mamy do czynienia z dużą zmianą w polityce europejskiej. I oczywiście tutaj państwem, które no, ewidentnie w ostatnich tygodniach nadawało ton w Europie, to była Wielka Brytania i oni rzeczywiście byli tutaj bardzo konsekwentni od samego początku w swojej polityce wobec Rosji, a także te, przede wszystkim w kwestii takiej, że Ukrainie trzeba pomagać w realny sposób i że mamy do czynienia nie z kryzysem, nie z jakimś problemem, tylko że mamy do czynienia z wojną i że w związku z tym trzeba postępować dokładnie tak, jak tego ta sytuacja wymaga. Wydaje mi się jednak, że zmiana też taka psychologiczna i realna polityczna zaszła w innych krajach kluczowych z naszego punktu widzenia, mianowicie we Francji i w Niemczech. Myślę, że jednak dla Macrona
Szokiem było to, że okazało się, że był w sposób absolutnie ordynarny przez Putina oszukiwany. Oszukiwany nie w tym sensie, że Putin mówił coś tam, a potem nie robił, tylko że w momencie, kiedy Macron pojechał do Moskwy, gdzie potraktowano go rzeczywiście w taki niestandardowy mimo wszystko sposób, bo tak poniżono go w sposób taki no, bardzo jednoznaczny. Nikt go nie przywitał na lotnisku. No, od początku ta wizyta przebiegała w taki sposób zupełnie niestandardowy, ale to są jakby pewne okoliczności. Natomiast, jak się później okazało, oszustwo polegało na tym, że te spotkania i te negocjacje były całkowicie symulowane, ponieważ dokładnie w tym samym czasie wszystko było już przygotowane przez Putina, nagrane przez Putina. Inaczej mówiąc, on nie tylko ich poniżał, ale w ordynarny sposób jakby pozorował jakiekolwiek rozmowy, jednocześnie przygotowując się już całkowicie do wszczęcia wojny przeciwko Ukrainie. I to samo Scholz. Czy inaczej mówiąc, to takie wyobrażenie polityków francuskich czy niemieckich, że oni tutaj udają się tam w ostatniej misji, ratując pokój, że to wszystko była blaga, że to wszystko był spektakl i oni zostali nie tylko poniżeni, ale całkowicie ośmieszeni tej ich próby. I to moim zdaniem jest dosyć istotne, dlatego że to jednak spowodowało pewien psychologiczny przełom w ich sposobie patrzenia na Putina i na to, kto rządzi Rosją i do czego jest zdolny. I to też przyczyniło się później już pod wrażeniem tej pełnoskalowej wojny, którą Putin wytoczył Ukraińcom, do tak daleko idących jednak decyzji, które oczywiście w różnej sekwencji, z pewnymi początkowymi oporami, a jednak zostały podjęte. Bo to oczywiście jest prawda, że wielu przedstawicieli niemieckiego politycznego czy biznesowego establishmentu na początku uważało, że ta wojna będzie trwała bardzo krótko i że to tak naprawdę z ich punktu widzenia jest dobrze, że ona będzie trwała krótko, ponieważ jak Rosja się szybko upora z Ukrainą, to wówczas siądą do stołu negocjacyjnego i będzie można znowu odgrywać tę rolę, do której szczególnie Niemcy, ale też Francuzi no, byli do tej pory przyzwyczajeni, czyli że będą rozjemcami, będą ustalać nowe zasady, nowe formaty, a jednocześnie pod spodem będzie można robić dalej te same biznesy, które się robiło do tej pory. Wydaje się jednak, że ta strategia się załamała. Ona się załamała oczywiście przede wszystkim głównie dlatego, że Ukraina stawiła taki opór i ta wojna nie zamieniła się w szybką akcję przeprowadzoną przez Moskwę, po której można było znowu usiąść do stołu negocjacji, do stołu, przy którym załatwia się zwykłe i interesy. I faktycznie, szczególnie w Niemczech, mają państwo dzisiaj do czynienia z dramatyczną zmianą, jakby całkowitą zmianą ich polityki.
Oczywiście ona w tej chwili odbywa się na poziomie nie tylko deklaracji, a pewnie też decyzji politycznych. Ja zawsze mówiłem, że ja nie uwierzę w żadne zapowiedzi, deklaracje niemieckie, dopóki nie usłyszę na przykład decyzji rządu federalnego o budowie LNG w Niemczech. Znaczy, że tak długo, dopóki oni nie podejmą takiej decyzji, nie będę wierzył w żadne tam powstrzymywanie Nord Streamu i tak dalej, i tak dalej. Niemcy podjęli decyzję nie tylko o tym, żeby stworzyć duży budżet, który pozwoli im odbudować ich siły zbrojne, które są, jak Państwo wiecie doskonale z różnych artykułów, informacji, właściwie w takim stanie nie nadającym się za bardzo do użytku, przede wszystkim w kontekście jakiegoś współdziałania w ramach NATO. Niemcy podjęły decyzję o budowie terminala. Niemcy w tej chwili dyskutują i robią to, i robi to minister z partii Zielonych. A dyskutują o tym, że decyzja o zamknięciu elektrowni atomowych w Niemczech musi być zatrzymana. I że trzeba nie tylko uzbroić się, ale że prawdopodobnie trzeba będzie również całkowicie zmienić swoją dotychczasową strategię, jeżeli chodzi o politykę bezpieczeństwa energetycznego. No to jeżeli ktoś z Państwa się interesował trochę polityką niemiecką w tym zakresie, szczególnie w kontekście Energiewende i tego wszystkiego, co Niemcy robili przez wiele ostatnich lat, no to to by oznaczało rzeczywiście całkowitą odwrócenie wektorów niemieckiej polityce. To oczywiście będzie miało różne konsekwencje i to będzie się spotykać z bardzo różną reakcją. Myślę, że bardzo szybko niemiecka elita polityczna zderzy się ze swoim społeczeństwem, bo nie można mieć tutaj żadnych złudzeń, ja przynajmniej nie mam żadnych złudzeń, że to są, że ta zmiana jest całkowicie sprzeczna z dominującymi poglądami niemieckiego społeczeństwa. Czy inaczej mówiąc, Niemcy, jeżeli rzeczywiście będą chciały albo będą pod presją, by zrealizować wszystko to, co zostało teraz zadecydowane, zderzą się z własnym społeczeństwem, które w dużej części będzie przeciwko temu protestować. Będzie protestować, bo ekologia, będzie protestować, bo pokój. Będzie kontestować te decyzje, a z oczywistych powodów politycy będą się musieli akomodować, dostosowywać, zwłaszcza jak się pojawią problemy wewnątrz koalicji w Niemczech, jak się pojawi kwestia następnych wyborów do Bundestagu, będą się musieli tak czy inaczej akomodować do tych nastrojów społecznych w Niemczech, które moim zdaniem nie przystają do tych decyzji. Nie przystają do tych decyzji. Oczywiście będzie próba wytłumaczenia, ale tak jak powiedziałem, ja tutaj jestem bardzo sceptyczny. Uważam, że jakby mentalność, dominująca mentalność społeczeństwa niemieckiego nie będzie zmieniać się tak szybko. I będzie się zmieniać z dużymi oporami, a nawet bardzo takimi gwałtownymi sprzeciwami. Zmiana też oczywiście dotyczy naszej sytuacji. I to w tej chwili jest bardzo trudno
ocenić, bo tak naprawdę nie wiemy, czym wojna wytoczona przez Rosję Ukrainie się zakończy. Ona się może zakończyć w bardzo różny sposób. I oczywiście ja rozumiem, że jesteśmy teraz w takiej sytuacji i szoku, ale też i entuzjazmu, ale prawda jest taka, że ta wojna może się bardzo różnie skończyć. Ona może się skończyć, oczywiście, daj Boże, zwycięstwem Ukraińców i daj Boże, nie wiem, jeszcze upadkiem Putina, i to w ogóle byłoby wspaniale. Ale problem polega na tym, że my trochę jesteśmy przyzwyczajeni tym, co, w jaki sposób rozpadał się Związek Sowiecki, jak rozpada się cały blok wschodni, do pewnej takiej wizji w miarę pokojowej transformacji. To niestety nie musi się powtórzyć. To może być tak, że ta transformacja, ta zmiana może być również bardzo gwałtowna. I w tym sensie nie należy oczywiście się za bardzo straszyć, trzeba być odważnym, ale jest coś na rzeczy moim zdaniem także w tych komentarzach, które mówią, że właściwie jakiś rodzaj wojny, który nie jest tylko wojną prowadzoną przez Rosję przeciwko Ukrainie, tylko wojny w szerszej skali już się toczy, że ta wojna się toczy i ona zmieni porządek. Ta wojna może się też skończyć w taki sposób, że Ukraina zostanie podzielona, bo to też widać po różnych planach i po tym, jak te działania rosyjskie przebiegają, jaka jest prawdopodobna strategia, że z całą pewnością Rosjanie chcą opanować Ukrainę do Dniepru. No i potem jest pytanie, co dalej? Czy jakby będziemy mieli wówczas taką sytuację, która by w jakiś sposób powtórzyła to, co się stało po II wojnie światowej w centrum Europy. Czyli przez Ukrainę przebiegałaby taka wyraźna nowa linia takiego geostrategicznego podziału między Zachodem no i tą drugą częścią. To jest też pytanie, co się stanie z drugą częścią. To jest to pytanie, które sobie wszyscy zadają. Jakie są kalkulacje wówczas, jakie byłyby wówczas kalkulacje Chin? Bo jakby posługując się trochę taką analogią historyczną, to, co państwo widzieliście podczas igrzysk olimpijskich, ten rajd Putina do Pekinu i te spotkania, ja jak na to patrzyłem, to muszę powiedzieć, że miałem takie jednoznaczne skojarzenie. Oto państwo moskiewskie wraca do swoich korzeni. Państwo moskiewskie składa pokłon Złotej Ordzie. Co prawda nie w Saraju, ale w Pekinie, nie Złotej Ordzie, ale nowemu chińskiemu cesarzowi. W jakiej roli? W jakiej roli wówczas występuje państwo moskiewskie? No właśnie w takiej, jakiej występowało względem Złotej Ordy. Bezwzględnego, porządkującego pewną część Europy Wschodniej z Rusią włącznie. Prawda? Tak czy inaczej, i może
na tym bym tą część taką międzynarodową zakończył, bo rozumiem, że Państwo by pewnie chcieli też coś powiedzieć, żebyśmy mogli porozmawiać, bo to klub jest, a nie katedra do wykładania tam czegoś. Polska staje się tak czy inaczej państwem frontowym albo państwem kluczowym dla całego frontowego regionu. I to ma olbrzymie konsekwencje dla nas. To zmienia wszystko. Jakby to zmienia w ogóle wszystko to, co się tutaj działo w Polsce od 30 ostatnich lat. Nie tylko politycznie, nie tylko gospodarczo, ale i społecznie, kulturowo. Mówiąc wprost, to oznacza daleko idącą militaryzację życia społecznego i państwowego. Znaczy inaczej mówiąc, żebyśmy się dobrze zrozumieli, kiedy ja mówię o militaryzacji, mówię o tym, że cele bezpieczeństwa zaczynają być głównymi celami, które ukierunkowują przemiany polityczne, społeczne i gospodarcze w Polsce. Tak nie było przez ostatnie 30 lat. To jest całkowita zmiana. To jest wówczas całkowita zmiana, która nas czeka. I ona też będzie miała ogromny wpływ na naszą wewnętrzną politykę. Inaczej mówiąc, wydaje mi się, że powinniśmy coraz bardziej zapominać o tym, jakie były, można powiedzieć, główne linie politycznych sporów do tej pory, jakby uświadomić sobie, że polityka będzie już przebiegać innymi drogami. Ja nie umiałbym Państwu w tej chwili nawet zarysować jakimi, bo nie mam takiej wyobraźni, ale ta logika polityczna też wewnątrz polskiej polityki, ona już będzie inna. Ona już będzie inna. I ona będzie wpływać zarówno na funkcjonowanie obozu rządzącego, jak również na funkcjonowanie opozycji w Polsce. I ostatnia rzecz, jeżeli Polska będzie państwem frontowym, a będzie, myślę, że to już się stało, to oczywiście inna jest zupełnie ocena bezpieczeństwa i zagrożeń dla nas. I też musimy wziąć oczywiście pod uwagę to wszystko, co będzie wynikać z tego, co już się dzieje, czyli napływu ogromnej liczby ludności ukraińskiej do Polski, która będzie tutaj szukać schronienia. Oczywiście, gdyby się ten scenariusz na przykład zrealizował zachowania się części Ukrainy, to pewnie to będzie inaczej trochę wyglądać. Zupełnie inaczej, jeżeli by Ukraina się obroniła w całości. Ale no na razie myślę, trzeba by myśleć o takim scenariuszu, w którym bardzo duża liczba ludzi z Ukrainy będzie w Polsce szukać schronienia i będzie żyć w Polsce być może przez długi czas. Oczywiście część z nich wyruszy dalej, będzie szukać dalej miejsca dla siebie, ale większość z nich będzie tutaj. I to oczywiście też jest pewien czynnik, nad którym warto by się było już zastanawiać, bo to jest zupełnie nowa sytuacja społecznie, ekonomicznie. Ona ma swoje plusy, ale to też nie trudno wymyślić sobie, jakie minusy ona może też mieć. I to też trzeba jakby zacząć o tym myśleć, żeby przeciwdziałać pewnym ewentualnym konfliktom, które mogą na tym tle z czasem powstawać. Wszystko jest inne. Nie wiem, czy się z tego cieszyć, czy
smucić, nie wiem, ale na pewno jakby no, trzeba się przygotować na zupełnie coś innego, czego nie było, co nawet nie jest, powiem Państwu szczerze, moim doświadczeniem życiowym, chociaż jestem dużo starszy od Państwa, z całą pewnością nie jest Państwa doświadczeniem. Jakby Państwo się w ogóle... Ale no, Państwo są młodzi, więc będziecie mogli się łatwiej jakby dostosowywać do tych zmian. Prawdopodobnie starsi będą mieli gorzej, ale może będą, nie wiem, mogli z większym dystansem też na pewne rzeczy patrzeć i coś czasami sensownego na ten temat powiedzieć. Jakie są perspektywy takie krótkofalowe? Bliżej troszkę mikrofon. Perspektywy krótkofalowe naszego reagowania. Czego możemy się spodziewać, powiedzmy, w najbliższym miesiącu? Po polskiej stronie co powinno być zrobione? My musimy sobie poradzić z falą uchodźców, która będzie coraz większa. My musimy się uporać z coraz bardziej realnym zagrożeniem jakichś działań ze strony Rosji wobec nas, bo my w tej chwili już jesteśmy zapleczem logistyczno-militarnym Ukrainy. I Rosja o tym, jakby, no, on, jakby to jest wiadome, to jest dla nich oczywiste. Więc dlatego powiedziałem, jakby zmienia się całkowicie, moim zdaniem, też skala oceny zagrożeń, przed którymi stajemy. I to jest pytanie no, do ludzi, którzy się tym zajmują, żeby to precyzyjnie ocenić i zoperacjonalizować tak, żeby... znaczy, ja mogę tylko powiedzieć, że na przykład dużo bym robił, mniej bym mówił na przykład. Jak ja słyszę, nie wiem, na przykład usłyszałem ostatnio pana Borrella, który mówił publicznie, że Polska ma się stać hubem dostawy broni na Ukrainę. To ja powiem szczerze, ja sobie pomyślałem sobie, że ja bym najchętniej mu zatkał usta. Po co on to mówi? To niech mówi, że Hiszpania będzie głównym hubem dostarczania broni do Ukrainy. Bo wiedzą Państwo, bo to jakby ta zmiana też, ona nie dotyczy tylko naszych relacji we wschodniej Europie, to nie dotyczy tylko zagrożeń ze strony Rosji, ale poza tymi takimi, no i to jest oczywiście bardzo ważne i to jest super, że udało się tak tam te kraje zachodnie zjednoczyć, że Stany Zjednoczone się poczuły, że Unia Europejska jest teraz taka, ale trzeba też pamiętać, że ta gra też jest, ta gra odbywać się będzie w naszych relacjach z Zachodem. I ja nie uważam, że my powinniśmy, znaczy, że my musimy też zadbać o nasze interesy i o nasze bezpieczeństwo. Tak? W taki sposób, żeby kraje zachodniej Europy były bezpośrednio związane i odpowiedzialne z tym, co się będzie działo u nas. A nie, żeby tylko wychodzi Borrell i będzie mówił, a Polska będzie hubem ten. I oczywiście, że trzeba Ukraińcom pomagać, ale mówię, mniej mówić, więcej robić. Tak? Bo jak ja słyszę różnych ludzi, którzy teraz opowiadają, co my będziemy robić, to mi się wydaje, że my nie do końca jeszcze zdaliśmy sobie sprawę w ogóle, w czym my uczestniczymy. Bo nie zachowujemy się czasami tak, jakbyśmy zdawali sobie sprawę z tego. Borrell może chrzanić takie rzeczy, bo on jest daleko. Tak? I jego to nie będzie nigdy dotyczyć. Ale nas będzie. Więc myślę, że to są tego typu wyzwania, ale tak jak powiedziałem, to jest bardziej już pytanie do decydentów, do ludzi, którzy mają tę ocenę sytuacji, którzy podejmują decyzje. Wspomniał Pan, że daj Boże sytuacja na Ukrainie doprowadzi do upadku Putina. Ja się zastanawiałem, czy przypadkiem nie stwarza to zagrożenia dla Polski, że gdy opozycja w Rosji dojdzie do władzy,
czy nie będzie znowu Niemcy i Francja nie będą miały okazji do dogadania się na polu gospodarczym i stwarzają dla nas zagrożenie energetyczne? Nie jest do końca jasne, do czego władca Kremla jest dzisiaj zdolny. I ja z moimi kolegami, przyjaciółmi, myśmy jakby no też starali się oglądać te rzeczy, które były emitowane przez rosyjską telewizję, na przykład, dopóki ona była dostępna. I rzeczywiście Putin zachowuje się ostatnio inaczej. To jest prawda. To, że on ma jakiś problem z COVID-em, z odizolowaniem, stary człowiek w bunkrze. To są oczywiście, jakby to zawsze trzeba traktować z dystansem, jakby no nie można zero-jedynkowo brać tego po prostu jako informację, ale trzeba wziąć pod uwagę. Podczas prawosławnego Bożego Narodzenia telewizja rosyjska nadała taki program, w którym prezydent Putin był chyba u siebie w kaplicy, stał. Wyglądało to bardzo dziwnie. Sam jeden, bez nikogo. To człowiek miał takie wrażenie, jakby chciano pokazać, że on się mierzy z czymś w ogóle dziejowym jakimś. Na tych spotkaniach zachowuje się dziwnie, przestępuje z nogi na nogę, chrząka ciągle. Jakby nie zachowuje się tak jak zwykle. Więc jak ja powiedziałam, daj Boże, to w tym znaczeniu, że nie możemy być już pewni, czy, znaczy w jakim... Jakby nie możemy być pewni co do tego, do czego ten człowiek jest zdolny. Natomiast to jest zawsze ryzyko. Powiedziałbym nawet, że teraz to jest jeszcze większe ryzyko niż kiedyś. Bo niepokojące jest to, i to jest niebywałe, że w ogóle jakby... I to jest część też odpowiedzialności Zachodu, który... nie tylko zaakceptował ten typ władzy, ale go też przez lata faszerował pieniędzmi, tak? No bo widział w tym zwrot w wielkich zyskach. Chodzi mi o to, że Putin stworzył system sprawowania władzy w Rosji, którego ja nie jestem jakimś specjalistą od Sowietów, ale wydaje mi się, że nie było nawet do późnego Stalina. To znaczy, że nawet w Rosji sowieckiej struktury bezpieczeństwa i wojska znajdowały się pod pewną kontrolą, ale w każdym razie pod kontrolą kolegialnych gremiów podejmowania decyzji. I oczywiście często te gremia były fasadowe i na końcu i tak, nie wiem, decydował Stalin, kogo zlikwidować, a kogo zostawić przy życiu, ale ta kolegialność, to, że była partia w ogóle, tak, to, że była jakaś ideologia, wstrętna ideologia, ale ona znaczy, żebyśmy się zrozumieli, ta partia, ideologia dawała pewną, jakby dywersyfikowała płaszczyzny podejmowania decyzji, tak, jakby rozszerzała pole możliwych interakcji i działań. Putin stworzył system sprawowania władzy, w której nie ma ani partii, ani ideologii. Tak? Jest tylko aparat bezpieczeństwa, są ludzie z KGB i on. Jedyna relacja, która w tej chwili teraz pozostaje, jak się wydaje, to jest ta relacja właśnie między tym gronem jego zausznicy i byłych KGB-owców,
a wojskiem. Bo też trzeba pamiętać o tym, Putin nigdy nie był wojskowym i dlatego on na przykład teraz z obsesją kompletną, wszyscy mówią, że to jest oburzające, ale moim zdaniem, że w świecie Putina to jest absolutnie logiczne i spójne, on cały czas prowadzi operacje specjalne. On nie prowadzi wojny, on prowadzi operacje specjalne, bo on jest kagiebowcem, on nie jest wojskowym. I w tym sensie on nigdy nie prowadził wojny. To jakby sytuacja jest niebezpieczna, bo on się zdecydował na coś, czego nigdy nie robił i nie wie, jak się robi. On wie, jak nie wiem, zlikwidować przeciwników. On wie, jak zlikwidować ich w Rosji albo poza Rosją. On wie, jak zrobić, jak eksterminować na przykład mały naród, małe państwo jak Czeczenia, wysadzając na przykład blok w Moskwie. Tak? To wszystko są operacje, tak? Ale to nie są wojny w wojskowym, militarnym znaczeniu. I oczywiście ma pan rację, że to jest wszystko bardzo ryzykowne, ale wydaje mi się, że no jakby albo on się utrzyma przy władzy, no ale to proszę sobie wyobrazić, znaczy, no to już będzie potwór w całej swojej krasie, tak? Po tym, co on zrobił, to już jakby nie ma żadnych zasłon, tak? Jakby no... Albo jest jakaś zmiana, która jest oczywiście zawsze ryzykiem, bo nie wiadomo, jak ona przejdzie, zwłaszcza jeżeli, bo jak była partia, jak była ideologia, nawet jeżeli ona była zmurszała i nikt już w to nie wierzył, to były te różne jakby kanały transferów, które można było sobie wyobrazić. A tutaj, no to jest grupa bandytów, którzy, no i teraz pytanie jest, czy ktoś się odważy, ale potem jest pytanie, jak się odważy, to kim on będzie, tak? No ale być może nie mamy już w ogóle jakby żadnych wyborów, jakby w tym sensie jakby płyniemy z nurtem tych wydarzeń i one się muszą w pewnym momencie rozstrzygnąć. Ja sobie nie wyobrażam, ale oczywiście mogę się też mylić, że po tym, co teraz Putin robi, w sposób otwarty ktoś mógł z nim usiąść do stołu i robić deale. Putin ma 70 lat, by musiał upłynąć dużo czasu jednak, żeby to znów było możliwe. Myślę, że nie, albo może się mylę, mam nadzieję, że się nie mylę. Widzimy w mediach takie dosyć duże wzmożenie, jakoby to był przewrót kopernikański w polityce niemieckiej. Oczywiście no, duże zmiany zaszły, tak, ale pytanie, na ile one są podyktowane chwilą i pewną presją międzynarodową, pewną chęcią płynięcia z głównym nurtem politycznym świata Zachodu. No bo co, jak spojrzymy w pierwszym dniu przede wszystkim, kiedy być może stawiano na to, że Ukraina zaraz padnie, te reakcje niemieckie nie były wcale jakoś agresywne, nie były ofensywne w stronę rosyjską. I pytanie, na ile te deklaracje o tej kopernikańskiej zmianie, przewrocie, na ile one są uzasadnione i pewne w jakiś sposób, na ile wierzymy w realną zmianę podejścia elit niemieckich, zwłaszcza gospodarczych, dla których Rosja no, jest istotna z wielu powodów, a na ile może to być po prostu takie koniunkturalne potraktowanie sytuacji, chwili, kiedy cały zachodni nurt płynie w stronę antyrosyjską, no to głupio się nie przyłączyć, tak? Ten kapitał moralny, moralnego mocarstwa, na którym Niemcy zbijały ten kapitał polityczny przez wiele lat, trzeba tutaj podtrzymać, no ale walki się skończą, przyjdzie stół polityczny, dogadamy się. A być może Rosja właśnie, tak jak pan wspominał, wymieni tego krwawego dyktatora, wtedy już Putina, na kogoś z bardziej ludzką twarzą. No i wrócimy do biznesu tak jak wcześniej. No moim zdaniem to wieszczenie, takie z głębokim przekonaniem, że to koniec jakiegoś może nie sojuszu,
ale bliskiej kooperacji zachodnio-rosyjskiej czy niemiecko-rosyjskiej są zdecydowanie przedwczesne, zwłaszcza znając potencjał lobby przemysłowego w Niemczech, tak, które jak wiemy dyplomacja kupiecka i tak dalej, na te elity polityczne ma bardzo duży wpływ. Także no, ja tutaj zastanawiam się, na ile to jest realna przemiana, a na ile koniunkturalna zagrywka podyktowana pewną chwilą polityczną. Drugie takie przemyślenie, które mi się nasuwa, myślę, że tutaj pewne takie stanowisko suwerenistyczne, chęć zachowania jak największej części suwerenności w polskich rękach tutaj nam przyświeca wszystkim w mniejszym lub większym stopniu. Myślę, że obecna sytuacja jest dobrym pretekstem dla szerokiej maści eurokratów, zarówno polskich takich liberałów, entuzjastycznie zapatrzonych bezrefleksyjnie w stronę Unii Europejskiej, jak i unijnych eurokratów do zrobienia kolejnego wyprzedzającego kroku, jakim, tak samo jak było podczas pandemii. Tak? Mieliśmy uwspólnotowienie długu. Teraz już na przykład na polskim Twitterze dosyć popularne stają się tezy o tym, że no, zakończmy spory z Unią Europejską, wejdźmy do strefy euro, jakby pozbądźmy się kolejnych atrybutów suwerenności, bo jest zagrożenie. Czy nie uważa pan, że tutaj może być pewna presja na wykonywanie takich ruchów wyzbywających się polskiej suwerenności w sposób zbyt pośpieszny, w sposób zbyt uległy względem, no można powiedzieć nawet nie Federacji Europejskiej, tylko Imperium Europejskiego, bo no moim zdaniem jakby kształt integracji zmierza raczej w kierunku imperialnym, aniżeli federalistycznym. Mówiłem o tej tak zwanej militaryzacji polskiej polityki. Sądzę, że ona będzie jednak pchać polską politykę, także myślę, że nieuchronnie tę jej część, która jest właśnie taka proeuropejska czy liberalna, w stronę bardziej suwerenistyczną. Dlaczego tak uważam? Dlatego, że ta militaryzacja, jak powiedziałem, oznacza, że priorytety bezpieczeństwa w odniesieniu do konkretnych bardzo zagrożeń będą dominować, będą miały pierwszeństwo. A i siłą rzeczy partnerem w tej polityce będą zawsze przede wszystkim Stany Zjednoczone, a nie Unia Europejska. A w każdym razie jeszcze przez jakiś długi czas, zakładając, że tutaj pod wpływem tego, co się wydarza, Unia Europejska w zakresie polityki bezpieczeństwa jakoś bardzo się zmieni, zakładając, że coś takiego jest w ogóle możliwe, czy inaczej mówiąc, że Unia Europejska będzie się przekształcać także w tak jakby nie tylko werbalne, że tam ktoś będzie mówił, że ona jest geopolityczna albo że tam, nie wiem, europejska armia i tak dalej, tylko że jakby pojawiłyby się realne struktury, które by jakby powodowały, że rzeczywiście tego typu zdolności by się zaczęły w Europie na poziomie Unii Europejskiej pojawiać. To zakładając nawet, że coś takiego by się zaczęło dziać, to będzie trwało bardzo długo. No, jeżeli znowuż nic się nadzwyczajnego nie wydarzy, no to możemy przynajmniej na potrzeby naszej rozmowy teraz przyjąć, że mówimy o jakiejś perspektywie 2-3 lat na przykład, tak? Wówczas relacje ze Stanami Zjednoczonymi są jakby kluczowe. Bez tego funkcjonowanie Polski jako kluczowego państwa frontowego regionu i bez tego zrealizowanie podstawowych celów bezpieczeństwa w zupełnie zmienionej sytuacji jest niemożliwe. To może się stać tylko i wyłącznie ze sprawą Stanów Zjednoczonych.
Unia Europejska jest tylko zapleczem dla tej zmiany. I teraz mi chodzi tylko o to, żeby spowodować, żeby Niemcy stały się realnym elementem tego zaplecza, a nie tylko pozornym. Tak? I dlatego uważam, że to, co dzisiaj powinno być celem polskiej polityki, to niekoniecznie jakby wkładać im ciągle w oko palec i mówić, a myliliście się, myliliście, głupi byliście, jeszcze na dodatek hipokryci i tak dalej. To wszystko wiemy. Ale celem powinno być zmuszenie ich, żeby oni wrócili realnie do NATO. Jako natowskie zaplecze naszego bezpieczeństwa, jako kluczowego państwa regionu frontowego. Bo bez tego wsparcie Amerykanów w sytuacji naprawdę kryzysowej może okazać się za mało, za późno albo za krótkie. Znaczy my potrzebujemy zaplecza. I w tym sensie wydaje mi się, że ja bym tego nie widział na zasadzie jakby przeciwstawienia suwerenistyczne tam europejskie. Uważam, że suwerenistyczne staje się coraz bardziej oczywiste. W tym sensie, że my musimy sobie uświadomić, że musimy zbudować własne zdolności obronne, realne, prawdziwe. Przestać o tym mówić i tak dalej, tylko naprawdę zacząć to bardzo szybko realizować. To jest możliwe tylko i wyłącznie przy wsparciu Stanów Zjednoczonych, przy zaangażowaniu Stanów Zjednoczonych, dużym zaangażowaniu Stanów Zjednoczonych, na co moim zdaniem teraz jest szansa. Ale jednocześnie my potrzebujemy zaplecza geopolitycznego pod postacią Europy Zachodniej po to, żeby, mówiąc brutalnie, nie zostać na końcu wołem roboczym. Bo ja nie uważam, że my mamy załatwić im wszystko i dać im pełnię bezpieczeństwa. Problem z Niemcami polegał na tym, że oni się poczuli za bezpiecznie. I przestali czuć się zobowiązani do tego, że oni mają ponosić jakiekolwiek odpowiedzialność za bezpieczeństwo naszego regionu, no bo są, nie są wystawieni bezpośrednio. W razie czego, jak coś się stanie, no to właśnie. A ja uważam, że tak nie, to jakby to musi iść w obie strony. Znaczy, jeżeli my teraz jesteśmy wystawieni, no to tylko i wyłącznie w takiej sytuacji, kiedy Niemcy będą w tym uczestniczyć, będą miały swoją konkretną część. Tak? A o niemiecką politykę. Tak, czy to nie jest po prostu trochę życie złudzeniami i przedwczesne wyrokowanie co do zmiany tych kierunków na stałe? Wie pan, to wszystko zależy oczywiście, tak jak pan powiedział, od tego, jak będzie się zmieniać, jakby się zmieniała sytuacja na przykład w Rosji, tak? Wydaje mi się, że od teraz, tak długo jak Rosją będzie rządzić Putin, to jest jakby niemożliwe z powodów politycznych, społecznych. Jeżeli by oczywiście w Rosji doszło do jakiejś zmiany, no to... To oczywiście ma pan rację, że od razu zgłoszą się niemieckie firmy, no to róbmy dalej to, co robiliśmy. No jeszcze teraz jest przecież wielki plan zaplecza dla paliwa wodorowego i tak dalej, i tak dalej. Ale mimo wszystko wydaje mi się, że w tych dwóch sprawach dywersyfikacja dostaw, czyli zależność gazowa od Rosji,
myślę, że do tego nie będzie powrotu. To znaczy, że jakby Niemcy widzą, że to jest zbyt niebezpieczne, niezależnie od tego, kto będzie rządził w Rosji. I myślę, że jeżeli uda się przełamać opór społeczny, to również ta zmiana dotycząca Bundeswehry, jej reformy i finansowania i odbudowy też wydaje mi się, że będzie prowadzona. Niemcy, to nie chodzi tylko o to, że, znaczy oni zdali sobie sprawę z tego, nie tylko, że ich polityka wschodnia runęła. Nie ma niemieckiej polityki wschodniej. Nie ma, skończyła się. Zresztą to jest niesamowite i też taka lekcja pokory. Czy skończył się wielki mit Angeli Merkel? A Angela Merkel już, można powiedzieć, została bardzo szybko przez historię ukarana za Nord Stream, ponieważ ona już zostanie zapamiętana jako ta, która dopuściła do tego, co się stało i która jest współodpowiedzialna za to, co się stało. I tego już nic nie zmieni. I to jej zawsze będzie się przypominać. Ale runął też mit Niemiec jako lidera Europy. Nikt w to nie, jakby długo już nikt w to nie uwierzy. Tak? Czy jakby jeżeli ktokolwiek będzie wychodził i mówił, że Niemcy mają, nie wiem, przewodzić Europie, że mają być głównym państwem, hegemonem wręcz, liderem, nie wiem, jak to byśmy określili. Nikt tego nie będzie już przez długi czas traktował na poważnie. W tym sensie straty wizerunkowe niemieckiej polityki są bardzo duże. I mi się wydaje, że oni mają tego świadomość i że te działania, które zostały podjęte, one zostały podjęte oczywiście pod presją i Stanów Zjednoczonych, i wydarzeń, ale moim zdaniem one, i dlatego wydaje mi się, że przynajmniej część z nich będzie rzeczywiście zrealizowana, bo to jest droga wyjścia z tej sytuacji. Inaczej oni już jakby przez długi czas nie wyjdą z tego miejsca, w którym się nagle znaleźli. Tych, którzy dramatycznie się pomylili w polityce wschodniej, i tych, którzy tutaj gadali cały czas o tym, że są wielkim liderem Europy, a na końcu okazało się, że wysyłają tam nie wiem ile hełmów. Nie? Jak oni tych rzeczy nie zmienią, nie zrobią paru tych rzeczy przynajmniej, dywersyfikacji, znaczy zmienią swoją zależność energetyczną od Rosji i nie zrobią coś z Bundeswehrą, to nikt ich nie będzie traktował poważnie w Europie. Nikt. Europejska wspólnota węgla i stali powstaje jako pewna odpowiedź na niesamowitą traumę wojny światowej. I cały rozwój europejskiej wspólnoty, szeroko rozumianej, jakkolwiek jej nie nazwiemy, jeżeli chodzi o jej tożsamość, aż do lat 90. jest bardzo prosta, ponieważ dzieje się w oparciu o rozróżnienie na Europę zachodnią, liberalną, kapitalistyczną w stosunku do Europy socjalistycznej, komunistycznej. Więc zachowanie tej tożsamości i rozwój tej tożsamości był bardzo łatwy. W latach 90. docieramy do pewnej próżni, bo główny oponent nagle znika. Wraz z upadkiem bloku wschodniego Europa traci moim zdaniem przynajmniej traci możliwość pewnej kreacji własnej tożsamości, która musi być dokonywana w stosunku do tych innych, do tych pewnych rozróżnień oponentów, których moglibyśmy powiedzieć. I dobrze to zresztą widać, no bo wchodzi koniec historii, rozwój liberalnej demokracji, rozwój, prowadzenie polityki przez handel,
I dobrze widać było, że to była próba zastosowania tego w stosunku do Rosji, do innych państw. Oczywiście istniały takie państwa, które były nazywane osią zła, które wychodziły poza pewien nawias porządku istniejącego międzynarodowego, jak Korea Północna, Iran. Natomiast były to wyjątki. Więc pytanie w pewien sposób, czy to, co się wydarzyło na Ukrainie, nie jest zaprzeczeniem w ogóle jakiejś tożsamości europejskiej i tym, jak można w ogóle prowadzić politykę europejską. No bo można sobie wyobrazić, że cała reakcja Unii Europejskiej, no kto najbardziej zareagował? Wielka Brytania, czyli to państwo, które wyszło z Unii Europejskiej. Więc jest pytanie i ten lider, który jak pan wspomniał, Niemcy, które miały być hegemonem Europy, prowadzić ją, wyprowadzać na rozwój, jeżeli chodzi o kwestie dyplomatyczne, handlowe, nagle przestał w ogóle funkcjonować, został to zupełnie obalony, znikł. Więc pytanie, czy teraz, jeżeli na przykład Stany Zjednoczone, Chiny będą się zastanawiały, jak traktować Unię Europejską, to czy nie będzie trochę taka parafraza, nie wiem, z Alfreda Jerry, Wubu Król, czyli że rzecz się dzieje w Unii Europejskiej, czyli nigdzie, bo nie ma już ośrodka decyzyjnego. Berlin przestał pełnić taką funkcję. Więc czy de facto to, co się stało na Ukrainie, ta agresja rosyjska nie powoduje, że Unia Europejska albo wypracuje sobie nową tożsamość, żeby mogła dalej funkcjonować, albo popadnie w totalną inercję i ten projekt okaże się zupełnie nieskuteczny. Spełni on swoją funkcję, póki istniał Związek Sowiecki, lecz widocznie może się okazać, że historia i brak możliwości reakcji na to, co się dzieje w Europie, spowoduje, że obecnie ten projekt polityczny będzie trudne do ciągnięcia w takiej wersji, jaka jest obecnie. Jak pan sądzi, czy w ogóle możliwość stworzenia nowej tożsamości Unii Europejskiej jest możliwe w oparciu o obecnie istniejące narzędzia? Czy te narzędzia albo będą musiały zostać mocno ograniczone, albo właśnie odwrotnie, mocno rozszerzone, żeby tworzyć nową tożsamość? Jeżeli to, co się teraz dzieje, nie wpłynie głęboko na Unię Europejską, to nie wiem, co jeszcze by mogło. Tylko, że to nie jest taka prosta sprawa, bo pan zaczął od końca zimnej wojny i to jest trzeba zdać sobie sprawę z tego, że ta tożsamość, o której pan mówi, ona jest w dużym stopniu wytworem tego, jak zimna wojna się skończyła. I oczywiście wszyscy się wtedy cieszyli, albo nie, no może nie wszyscy, ale istniał taki dominujący pogląd, że to super, że to się wszystko tak skończyło, aksamitne rewolucje, bezkrwawo. No, wszyscy oczywiście uprzejmie zapomnieli o wojnie byłej Jugosławii bardzo szybko, żeby właśnie tutaj nie mącić tego wspaniałego obrazu. No właśnie, wojna w byłej Jugosławii była alternatywnym scenariuszem końca zimnej wojny, który jednocześnie kompletnie nie pasował do takiego liberalnego, transformacyjnego spojrzenia na naszą część Europy, że te społeczeństwa mają się teraz tak transformować ku rynkowi, ku społeczeństwu rynkowemu, kapitalizm i tak dalej, i tak dalej. I to teraz wychodzi po raz kolejny na wierzch, tak? Jakby to cały czas do nas wraca. Proszę zobaczyć, na czym polega psychologiczny problem z tym, co się dzieje w Ukrainie, z tą wojną Putina przeciwko Ukrainie. Te demonstracje na przykład w Berlinie albo coś, to jakie są slogany? Slogany są zatrzymać Putina, pokój, nie chcemy wojny. Ja oczywiście jestem ostatni, który by, nie wiem, gloryfikował wojny czy konflikty zbrojne. Ja zwracam uwagę na pewien bardzo istotny psychologiczny problem, jaki leży w Europie i z którym my też mamy, dlatego ja mówiłem o tym wole roboczym. I że nie wolno nam wystąpić w tej roli. Nie wolno nam. To byłaby zdrada nas samych. Dlaczego? Bo w dalszym ciągu
No i tu trochę mówię jakby przeciwko sobie w odniesieniu do tych Niemiec i do tego pytania, czy ich decyzje są głębokie. Chociaż mówiłem o tym niemieckim społeczeństwie i tego ten problem dotyczy. Ale on jest związany z całą Europą i z tym, jak się skończyła zimna wojna. Psychologicznie Europa chce pokoju. Nie chce zwycięstwa. To jest podstawowy problem. Jak ktoś, ja ostatnio czytam jakiś tekst, w którym ktoś powiedział taką, no wydawałoby się banalną myśl, prawda, że w obecnej chwili to tak naprawdę Europa potrzebowałaby kogoś takiego jak Churchill. No banał taki, banał. Ale w tym banale tkwi moim zdaniem bardzo znaczący problem. Churchill nie chciał pokoju. Churchill chciał zwycięstwa. I podstawowe pytanie, jak my mówimy o tożsamości europejskiej, o Unii Europejskiej, dlaczego ona jest taka właśnie, a nie inna, polega na tym, że większość społeczeństw w Europie chce pokoju, a nie chce zwycięstwa. A być może jest tak, że jakby znaleźliśmy się w takim momencie, kiedy albo będzie zwycięstwo, albo będzie całkowita porażka. I to jest taki, moim zdaniem, główny, jakby o to się toczy, jak pan pyta o tą Unię Europejską i o to, czy tam coś się zmieni, to moim zdaniem o to się toczy. Nie? Jak ja dzisiaj słuchałem tych, bo Żeleński miał to takie wystąpienie na odległość w Parlamencie Europejskim z Kijowa. No to nawet na poziomie, jakby to powiedzieć, języka, jakby widać nie tylko sytuację, ale języka, widać po prostu dwa światy. Z jednej strony mają państwo prezydenta Ukrainy, który walczy i który jest gotowy tam zginąć. I on wie, że on w każdej chwili może zginąć. Ale uważa, że nawet jak zginie, to będzie wielka wartość w tej walce, którą on toczy. I po drugiej stronie mają państwo tych ludzi tam w Parlamencie Europejskim, tak? I tam wychodzi ten Michel i coś tam mówi. Potem wychodzi tam, nie wiem, van der Leyen, mówi. Ten Borrell, który, no, to już w ogóle jest dramat, nie? I to jest przepaść. I tutaj nawet nie chodzi o politykę, tu chodzi o w ogóle jakby o wszystko. I teraz jest pytanie, czy te dwa światy się w ogóle są w stanie jakoś spotkać w sytuacji, kiedy zostały oba zaatakowane de facto. Tak? W sytuacji, kiedy de facto Putin wytoczył wojnę jednemu i drugiemu światu tak naprawdę przecież. Tak? Czy one będą w stanie się ze sobą połączyć i stworzyć jakiś rodzaj sojuszu, żeby zwyciężyć, bo tak naprawdę właśnie jakby cały problem polega na tym, tu chodzi o zwycięstwo, bo tylko wtedy będzie pokój, a cały czas moim zdaniem wielu ludzi myśli, że tutaj ma być pokój, a w ogóle jak się pojawia słowo zwycięstwo, to wszyscy w ogóle wpadają w kompletną panikę i nie wiedzą, jakby, czy w ogóle tak można mówić? Czy w ogóle możemy tak mówić? Czy nam chodzi o zwycięstwo? Czy możliwa jest demokratyzacja społeczeństwa rosyjskiego, jakieś zmiana w ogóle w kulturze politycznej Rosji? No, dwa dni temu pojawił się wyciek artykułu Petra Kopowa na okoliczność zwycięstwa, w którym on pisał o tym, że w końcu Rosja jest znowu jednością. Rosjanie z Ukrainy i Rosjanie z Białorusi są w jednej Rosji i że to będzie teraz już pokój na świecie i w ogóle wszystko wspaniale. No, rozumiem, że to jest artykuł propagandowy kierowany do Rosjan, więc jeżeli miałby kolokwialnie mówiąc chwycić, to oznaczałoby, że no, w umysłach Rosjan wciąż istnieje
no taki pociąg do imperializmu i do tego, żeby ta Rosja się rozrastała. Czy możliwe jest to, żeby społeczeństwo rosyjskie porzuciło te imperialne nadzieje i się demokratyzowało? Nie czuję się za bardzo ekspertem w tej dziedzinie, bo ja Rosji za bardzo nie znam. I też nie znam za bardzo rosyjskiego społeczeństwa. Czasami się boję, że jakby no moja wiedza na ten temat składa się z pewnych klisz czy pewnych wyobrażeń. Więc ja tego nie wiem, a tym bardziej nie wiem, że osobiście no to nie będę, nie jestem wielkim fanem Rosji. Nigdy nie dotknął mnie taki tam, jest taki syndrom fascynacji czy jakiegoś takiego rozrzewnienia, że no może ten kraj to straszny jest, ale ludzie i tak dalej. Nie widzę tego w taki sposób i w związku z tym mi się wydaje, że to jest bardzo trudne, a te 20 parę lat Putina, myślę, no też trzeba też taką mieć świadomość, że wychowało całe takie pokolenie Rosjan, którzy no żyją tym światem Putina, tak? Są jakoś tam przez niego zaprogramowani i pewnie trudno jest im wyjść poza ten świat, który został przez Putina stworzony, więc powiem szczerze, że jestem bardzo sceptyczny co do takich możliwości właśnie demokratyzacji i tak dalej. Uważam, że Putin sprawił, że Rosjanie nie chcą być częścią Europy. Chociaż ich kultura na pewno jest częścią Europy, ale tak jakby mnie ktoś zapytał, to wydaje mi się, że dzisiaj Rosjanie nie widzą się jako część Europy. Ma jakieś inne fascynacje. I w tym sensie to, co powiedziałem wcześniej, że być może państwo moskiewskie wraca do swoich korzeni, jest prawdziwe. Może oni naprawdę wracają do swoich korzeni, a skutki tego, co się dzieje dzisiaj, jeszcze bardziej jakby ich popychają w tamtą stronę, niezależnie od tego, czy im się uda tą Ukrainę no zgwałcić, bo to jest gwałt po prostu, to co oni tam robią. Czy nie i czy Ukraińcy się obronią, to myślę, że jakby mówienie o tym, że Rosja czy Rosjanie są częścią dzisiaj Europy, myślę, że no nie widzę żadnych symptomów. No oczywiście są ludzie, którzy protestują i to są na pewno bardzo odważni ludzie, bo wyobrażam sobie, że zwłaszcza dzisiaj wyjść na ulicę i protestować przeciwko tej wojnie, jak to miało miejsce w Petersburgu, no to trzeba mieć jednak odwagę, nie? Bo to tam, ale ja nie widzę ich jako części Europy dzisiaj i myślę, że oni nie chcą w większości swojej być. A ponieważ no, na razie widzimy takie reakcje polskiego społeczeństwa na tą sytuację na Ukrainie, że społeczeństwo się jednoczy tutaj w sprzeciwie, a jednoczy się w organizacji różnych akcji charytatywnych, ale jakie to będzie miało tak dalsze skutki? Czy życie w takim ciągłym poczuciu zagrożenia w państwie frontowym będzie miało wpływ na kształtowanie się polskiej tożsamości w takim, można powiedzieć, kierunku bardziej jednak narodowym? I to jest pierwsze pytanie. I jeśli bym mogła jeszcze drugie pytanie o to, czy myśli pan, że w obliczu tej sytuacji zmieni się podejście Unii Europejskiej do Polski? Czy Unia Europejska spuści z tonu, jeśli chodzi o piętnowanie Polski, jeśli chodzi o kwestie praworządności chociażby? Czy może Stany Zjednoczone będą chciały trochę wpłynąć na Unię Europejską, żeby zmieniła to podejście?
Znaczy myślę, że w zależności od sytuacji priorytety się będą zmieniać, tak? Znaczy jestem w stanie sobie wyobrazić, że pewne kwestie, które były określane jako fundamentalne i w ogóle, że tam bez tego to w ogóle już, no to mogą po prostu ustąpić, nie w sensie, że zniknąć, bo to mi się nie wydaje. One będą, ale one mogą stracić na swoim takim pierwszorzędnym znaczeniu, co byłoby zgodne jakby no z tym, że tak jak mówiłem, te kwestie związane z polityką bezpieczeństwa regionu frontowego, nowej zupełnie sytuacji, też takiego ogólnego poczucia zagrożenia, o różnej skali i różnym rodzaju, w zależności od części Europy, no będzie powodować, że te priorytety się będą zmieniać siłą rzeczy. Ale to oczywiście nie oznacza, że te konflikty kulturowe, czy te konflikty dotyczące właśnie no, słynna tak zwana praworządność w Unii Europejskiej i tak dalej, że one znikną, że tego nie będzie. Oczywiście, że one pozostaną, bo tak jak powiedziałem, no, ta nowa sytuacja, która będzie powstawać, będzie siłą rzeczy lewarować Polskę w polityce bezpieczeństwa przy założeniu, że Stany Zjednoczone będą pozostawać no, tym podstawowym, najważniejszym bodźcem w kreowaniu polityki bezpieczeństwa w Europie, ale no, to będzie w naturalny sposób też budować inne relacje z zachodnią Europą i one nie będą takie, no, jednokierunkowe, tak, że teraz wszyscy będą, nie wiem, no, pracować czy działać na rzecz tego, żeby Polska się wzmacniała i tutaj stanowiła właśnie ten kluczowy element frontowego regionu. Różnice interesów pozostają. Na pewno wydaje mi się, że jest szansa na to, żeby zmieniła się, a to jest kwestia bardzo ważna z naszego punktu widzenia, podejście do tak zwanej zielonej transformacji w Unii Europejskiej, przynajmniej na jakiś czas. Wydaje mi się, że to chyba jednak będzie się musiało bardzo w zasadniczy sposób zmienić, bo ten projekt zresztą mojej ocenie absolutnie szalony o błędnych konsekwencjach, on jednak będzie musiał być zasadniczo zmieniony, dostosowany do zupełnie nowej sytuacji, jeśli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne, no bo sądzę, że prawdopodobnie już wkrótce, o ile już to się nie stało, Rosja też i po ten element sięgnie, tak? Jako, nie wierzę, żeby oni tego, te kwestii dostaw surowców nie uruchomili. Jakie są dwie największe szanse i dwa największe zagrożenia związane z sytuacją na Ukrainie i z wojną ukraińsko-rosyjską dla Polski? Że Ukraina nie obroni swojej państwowości. To jest, myślę, największe zagrożenie. A największa nadzieja jest taka, że Ukraińcy będą w stanie się obronić, oczywiście przy wsparciu. I że no, ta niebezpieczna bardzo dla wszystkich sytuacja, która jest dzisiaj, zostanie odwrócona, ale to jest, myślę, cały czas balansujemy na krawędzi.